Dzień dobry. Vlogmas, w końcu vlogmas, nawet nie wiecie, jak się cieszę, jak mi po prostu rozpiera energia, że dzisiaj pierwszy dzień vlogmasu, że już grudzień. Ten okres jest okresem długo wyczekiwanym przez nas wszystkich, przeze mnie, przez moją rodzinę, przez moich bliskich, ale tak samo przez was. Ostatnie komentarze pod filmami na YouTubie to nie mogę doczekać się vlogmasu, zaraz grudzień, zaraz vlogmas. I wy jeszcze bardziej mi tą energię po prostu nabijałyście, jeszcze bardziej motywowałyście mnie do tego, żeby ruszyć już w pierwszy dzień. No i jestem, zaczynamy sobie pierwszy dzień od zakupów rodzinnych. Jadę z Wiktorią i z mamą na zakupy świąteczne. Fajnie, że jednak jest opcja kupić dekoracje w sklepach stacjonarnych, dotknąć, zobaczyć, bo myślałam, że w tym roku będziemy zmuszeni na kupowanie choinki, bombek i innych dekoracji online. Na szczęście udało się, że galerie zostały otwarte, także jedziemy teraz wspólnie z Wiką i z mamą na zakupki świąteczne, także lecimy. Dziewczyny czekają na mnie pod blokiem i zobaczcie, co mam pod pachą. Kalendarz adwentowy, pierwszy kalendarz. Mam takie same dwa i ten jest dla Wiki jako prezent na vlogmas. Także lecę jej wręczyć. Myślę, że się ucieszy, bo lubi kosmetyczne kalendarze. Jestem już z dziewczynami. Wiktoria. Dziękuję bardzo. Jeju. Co to jest? Pierwszy prezent świąteczny. Wika dobrze wie, co to jest. Ja wiem. Super. Ja nie wiem, ale wiem, że pasuje ci do czapki. Pokaż, Wika, w środku, jak on wygląda. Mamy dokładnie takie same. I w sumie nie wiem, czy będzie sens otwierać je też u mnie. Zobaczymy, może będę otwierała tylko inny kalendarz, który mam, a ten będzie otwierała Wika. Wow. On jest ładny. On jest tak piękny. Zadowolona? Super. Bardzo, bardzo dziękuję. Piękny. No. Mam odebrać w kwiaciarni stroik do gabinetu. Pięknie zrobione, jest w takich kolorach pudrowego różu. Masz przy sobie teraz, to pokażesz potem na vlogu. Mam, ale mam w bagażniku. Dobra, to jak dojedziesz, teraz nie będziemy zatrzymywać. Ostatnio jak byłam na zakupach z mamą w hurtowni różowo kwiaty, siedziałam z tyłu, śmiałam się, że jak z starych dobrych lat. Dzisiaj też siedzę z tyłu, bo Wika jest z przodu, ale siedzenie na swoim miejscu. Zawsze siedziałam, jak byłam mała, za kierowcą. Dzisiaj siedzę za Wiką, bo tu były rzeczy. Ale w ogóle wczoraj byłyśmy z mamą na małych zakupach i było tak na dworze tak ciemno, taka mgła, że myślałam, że będzie śnieg, nie? Ale niestety. Niestety nie sypał wczoraj, deszcz był, dzisiaj wstałam, mokro, śniegu nie ma, ale podobno w grudniu ma się pojawić. Także miejmy nadzieję, że chociaż kilka dni. No tak, w górach tak, ale mówię u nas, nie? No, mam nadzieję, że się u nas też pojawi, chociaż na święta. Wiadomo, że wtedy klimat jest zupełnie inny i bardziej czuje się tą atmosferę świąteczną. I zobaczcie, tutaj jest, mamy stroik na takiej kładzie. Zobaczcie, i bombeczki pasujące do kolorów salonu w różach. I też w takich kolorach będziemy stroić salon, nie? Gotowe na zakupy? Tak, ja sobie na zapnę, żeby widzieli, że idę. Ja, żebym ja cię znalazła z Wiktorią, jak gdzieś pójdziesz. Założę sobie to. W regały. Jesteśmy na parkingu podziemnym w Silesii. Słuchajcie, nie ma w ogóle żadnych samochodów. Jesteśmy totalnie same tutaj. A ja, cieszę się, miałam wyrywane kilka dni temu cztery ósemki naraz i zobaczcie, opuchli naprawdę całkiem już zeszła. Mam delikatnego siniaczka tutaj, możliwe, że to widziałyście, jak rano wstawałam z łóżka bez makijażu, ale cieszę się mega, bardzo szybko mi się wszystko zregenerowało i nie mam opuchlizny. Wika, słuchajcie, mi wcześniej powiedziała, że jestem bardzo mądra, że mam czerwone usta i zakładam maseczkę i pewnie będę miała, jak ściągnę całe odbite usta wszędzie, na całych policzkach i na całej brodzie. A mam nadzieję w ogóle, że mnie słyszycie. Specjalnie założyłam jednorazową, żeby bardziej przypuszczała, wiecie, dźwięk. Weszliśmy do Chibo i zobaczcie, mama znalazła taki piękny fajny obrus, ale on jest w ogóle chyba na promocji jeszcze. Fajny, naprawdę ładny. Będzie pasował, bo mamy teraz takie zielono-miętowe, wiesz, kanapy i w ogóle, nie? No, masz rację. No. Tylko to jest... Patrzcie, co Wika znalazła. Ale piękne. Piękne. Ile kosztuje? Drogie. Stuwa. Ale ładne. Jest koszula nocna. Koszula. Patrz. Niegrzeczna, dobra czy zmęczona? I ty masz ostatnio zmęczone. Jezus. Ja bym musiała wszystkie. No tak, to prawda. Ale jak ktoś ma własna, to ładne, co? Cudo. Tu mamy jednego bobasa. Może dla niej kupimy. Mogę się zmieścić. Znalazłam Wiktorii czapkę. Myślę, że dla Wiktorii będzie idealna przymierza. Uwaga. Myślę, że będzie dobra. Piękna. I te uszy. O, i na czoło. Pokaż. Mało. Pokaż. Mało. Pokaż. Ale ładna. Pięknie. Nie, chyba jest.
Słuchajcie, mama wymyśliła w ogóle taki pomysł w salonie na kalendarz adwentowy. Mów głośno. Że każdego dnia będziemy sobie losować z okienka tak zwaną promocję dnia. I będzie to przez 24 dni, aż do Wigilii. I na Instagramie będziecie relacjonować? Na Instagramie? Codziennie będziemy nagrywały filmiki, co wylosowałyśmy. Jaki Instagram? Salon Rodesse. Także wpadajcie. Co oglądasz? Czarówki znowu. Ale nie przed dom. Znowu, no właśnie, bo w Action też oglądałyśmy razem. No i co z tego, jak już mnie nie kupiły? Nie ma? Nie, to są na baterie, to jakieś super jest. Dziadostwo. Nie, to nie może być na baterii. Wyszłyśmy z Tesco i słuchajcie, jesteśmy załamane, bo bardzo mało dekoracji. Mama wzięła tylko te lampki, nie było prawie w ogóle jakichś takich świeczek, jakichś ładnych dekoracji, więc idziemy jeszcze do Home & You i podejrzewamy, że tam będzie więcej takich świątecznych dekoracji. Weszłyśmy do Home i słuchajcie, tutaj jest masa pięknych świątecznych rzeczy, więc ponagrywam wam przebitki, pokażę wam co jest i na pewno coś sobie kupię. Zobaczcie, jakie fajne świeczki ubrane w czapkę. Mamie się podobały takie kieliszki zielone. Piękne. Taki, zobaczcie, zielony kolor. I tutaj akurat są pokazane na stole już takim wigilijnym. Co masz tutaj ładnego? Pokaż. Kubek, piękny, no, jako dekoracja, tak? A tutaj do picia. I też niedrogi w sumie. Na pierniczki. Śliczne. Bardzo mi się podobały te poduszki. Ładne, nie? Takie typowo świąteczne. Jakie są cenie? 19 zł, sama poszewka, ale spoko, niezła cena. I słuchajcie, wzięłam dwie poduszki takie, teraz w ogóle z okazji Black Friday jest jeszcze 30% na całe zakupy. I słuchajcie, Wika miała rację. Jestem cała po prostu jak jakaś wampirzyca malowana. Jedziemy windą, bo mamy bardzo dużo zakupów. W domu pokażę wam, co kupiłam. Zobaczcie, musiałyśmy wziąć wózek, bo mamy tyle zakupów. I winda taka mega ciasna, co? Taka, że się otwiera, drzwi się otwierają. Tylko stała za blisko. Właśnie mała podwiozła mnie pod dom i słuchajcie, tak wyglądam. Piękne mam usta, jakby była po jakiejś imprezie. Po maseczce oczywiście, przez to się rozmazały. I słuchajcie, nie działa nam winda, mieszkamy na 7 piętrze. Zdyszałam się, jak nie wiem, muszę teraz chwilę odpocząć i za moment pokażę wam, co kupiłam koniec końców w Homely. Pokazałam wam chyba tylko dwie czy trzy rzeczy, a dołożyłam sobie jeszcze dwie rzeczy inne, których nie pokazałam, więc zaraz wam zrobię unboxing zakupów. Dobra, tutaj czeka torba z Homely, a jeszcze wracając, wstąpiłyśmy do Kika. Mama chciała jakieś tam drobiazgi z Kika i znalazłam Tealighty w takim dużym rozmiarze. Może pokażę wam dla porównania, jak wyglądają małe. Tutaj mam takiego małego przykładowego Tealighta, a teraz w Kiku znalazłam takie i znalazłam te duże z pomocą jednej z moich obserwatorek. Pod jakimś vlogiem jedna z was napisała mi, że w Kiku są właśnie takie duże Tealighty, podgrzewacze, bo potrzebuję ich do kominka. Do kominka na wosk, wtedy nie muszę dawać dwóch małych świeczek, tylko wiadomo, że jedna większa świeczka będzie dawała większy płomień i większe ciepło. Także w Kiku są i 6 sztuk kosztuje 7 zł. Wzięłam dwa zapachy, takie jakby grzane wino, taka grzana herbata z korzennymi przyprawami. I waniliowe, standardowe. No i teraz torba z Homely. Załapałyśmy się jeszcze na promocję z okazji tego Black Weekendu, Black Friday. Okazało się, że jeszcze te promocje działały, więc troszkę się odkupiłyśmy. Mama zrobiła masę zakupów, ale to może pokażę wam w jutrzejszym vlogmasie albo pojutrze w trzecim vlogmasie, ponieważ teraz mama odwiozła mnie już do domu, więc już wiecie, nie miałam kiedy w sklepie wam pokazywać wszystkich jej zakupów, ale pierwsza rzecz to bieżnik, taki właśnie typowo świąteczny, pasujący do tych poduszek, które pokazałam wam w sklepie. Także wzięłam te poduszki, wzięłam też taki bieżnik. Kosztował standardowo 39 zł, ale to jest cena minus 30%, więc tutaj wam wrzucam cenę po rabacie, 30%. Znalazłam super kubek i nie chcę wam pokazywać dokładnej ceny, ponieważ zapewne dam ją komuś na prezent, dam go komuś na prezent, ale był naprawdę w super cenie, bardzo fajny rabat. Otworzę go i pokażę wam, jak wygląda. Jest taki śmieszny, bo to jest kubeczek, bałwanek i podtrzymuje, widzicie, tak jakby na rączkach herbatę, a normalnie możemy go postawić jako taką figurkę w tą stronę.
coś takiego, jak Litera pokazywała wam w sklepie takie pierniki stojące, to tutaj właśnie ten kubek i był w naprawdę fajnej cenie, więc uważam, że na prezent dla kogoś to może być super sprawa. Tutaj mam te dwie porzewki, wzięłam tą pasującą do tego obrusa, bieżnika i taką klasyczną czerwono-białą, też będzie pasowała fajnie na kanapie. Wzięłam też coś takiego, taką podstawkę, myślę, że wykorzystam czy na pralkę, czy w kuchni na owoce. Cena takiej podstawki 29 zł i tak samo na to wszystko był rabat. Poszewka jedna kosztowała standardowo 19 zł, 19,90, więc minus 30% znowu. Tutaj 29 zł minus 30%. Tutaj mam serwetki, wzięłam takie serwetki, były po 6,99 też oczywiście z rabatem na całe zakupy, nie będę się tak powtarzała, po prostu na wszystko był rabat, nawet na rzeczy przecenione. Znalazłam takie dwa talerzyki, które stwierdziłam, że może na jakieś ciasteczka się przydadzą. Wiecie, na taki świąteczny, że tak powiem, stół do świątecznej kawki i były po przecenie za 7,99 i od tej drugiej ceny jeszcze był naliczany rabat 30%, więc naprawdę wydaje mi się, że się opłacało. I osoby, które są moimi stałymi widzami, oglądają moje vlogi na bieżąco, nie tylko vlogmas, zapewne zastanawiają się, gdzie będą mi pasowały te wszystkie poduszki w odcieniach czerwieni, zieleni, no bo przecież ja mam wystrój w mieszkaniu na różowo, na fioletowo, kanapa moja jest takiego koloru. Tutaj jest moja kanapa i kawałek, więc faktycznie do tych kanap, do tego mieszkania te wszystkie świąteczne rzeczy totalnie by nie pasowały, ale niedługo będziemy się przeprowadzać, na vlogmasie będziecie widzieć całą przeprowadzkę i właśnie śmieję się, że to jest chyba taka moja tradycja vlogmasowa, bo na każdym vlogmasie się przeprowadzam gdzieś. Co roku akurat w grudniu kończy nam się umowa i po prostu tak samo będziemy się przenosić, także w tym vlogmasie, podczas tego vlogmasu również będzie przeprowadzka, ale to już w następnych vlogach pokażę wam, powiem wam więcej na ten temat. Zmieniłam outfit na bardziej wygodny, bardziej taki zimowy, wieczorny, wiecie, polarek, dresiki, no i czas na otwieranie kalendarzy i koniecznie zostańcie do końca vlogmasu i oglądajcie każdy kolejny vlogmas, ponieważ co jakiś czas na filmach będą pojawiały się dla was rozdania. W dzisiejszym rozdaniu do wygrania będzie kalendarz adwentowy z kosmetykami. Wszystkie kalendarze, które tutaj mam, które dzisiaj otworzę, są z kokolity. Ten kalendarz z Makeup Revolution będzie dla was do wygrania, także na końcu vlogmasu powiem, jak można go zgarnąć i postaram się jak najszybciej zrobić wyniki, żebyście mogły go do 6 do Mikołaja otrzymać i móc otwierać go przez resztę grudnia. No i dobra, zaczniemy sobie może od kalendarza z Makeup Obsession, taki jasno-różowy, bardzo ładny. Jeszcze nigdy nie miałam kalendarza z Makeup Obsession, także otwieramy dzisiaj pierwsze okienko. Jestem totalnie podekscytowana. Dobra, zobaczcie. Tak dziwnie się otwiera od góry. A okej, okay. Czyli to jest takie po prostu pudełeczko i mamy okienka numer 1 jest tutaj. Wyskoczyły mi przed sekundą okienka, ale już sytuacja uratowana. Wyciągamy numer 1, okej. I mamy tutaj róż do policzków. Bardzo ładny brzoskwiniowy odcień, ja bardzo lubię tego typu róże w takiej kolorystyce, także na pewno wykorzystam. Odkładamy, przechodzimy do następnego kalendarza i tutaj mam kalendarz z Nuxe. Też jest z kokolicy, tak jak powiedziałam, i to już jest taki droższy, fajniejszy, lepszy kalendarz, więc jestem ciekawa, jakie tam będą produkty. Ten już wygląda porządniej, zobaczcie, w środku mamy taki standardowy, profesjonalny, porządny kalendarzek. No i mamy różne okienka. Okienko numer 1 jest tutaj na dole, także otwieramy. Jakaś buteleczka. I mamy tutaj taki olejek do różnego użytku, do włosów, do twarzy i do ciała. Suchy olejek nawilżający, regenerujący. Wygląda bardzo ładnie, ogólnie produkty tej marki Nuxe są dobrymi produktami. Mam taki pełnowymiarowy olejek w kolorze złotym, z jakimiś drobinkami złota i rewelacyjnie nawilża i tak wygładza ciało, dodaje pięknego zapachu, także chętnie przetestuję sobie dzisiaj po kąpieli ten olejek i tak jak mówię, jest do twarzy, ciała i do włosów. No, ten kalendarz zapowiada się super. I ostatni kalendarz, kalendarz od Nyxa, to jest ten kalendarz, który dałam Wiktorii, miałam dwie sztuki, stwierdziłam, że też będę otwierała go na szybko na vlogmasie, także mamy trzy kalendarze do otwarcia każdego dnia. Sprawdzamy tutaj, co jest w jedynce. Nie zaglądałam dzisiaj Wiktorii, co miała w jedynce, także zaskoczę się. I w Nyxie jest fajne to, że mają po kolei numerki, nie trzeba szukać, wiecie o co chodzi. Nie ma takiego nieporządku, że wszystko jest porozrzucane, tylko mamy wszystko po kolei i lecimy sobie codziennie z każdym okienkiem. Ten kalendarz naprawdę wygląda pięknie, tak jak Wiktoria w aucie mówiła,
mamą, naprawdę są piękne, jeśli chodzi o design kalendarzy z NYXA, ten zwłaszcza w tym roku. I szminka. I te szminki najprawdopodobniej na końcu vlogmasu powysyłam do Was, mam dużo pomadek z NYXA, no i zwykle te pomadki właśnie z kalendarza wysyłałam Wam później na rozdanie, także zapewne będę zbierała jakieś takie, wiecie, paczuszki z rzeczy z kalendarzy i robiła Wam co jakiś czas rozdania, dorzucając jeszcze jakieś pełnowymiarowe kosmetyki ode mnie z paczek PR-owych, które dostaję dość często. No i czas na zasady rozdania. Do wygrania, tak jak powiedziałam, kalendarz z Makeup Revolution, The Advent Calendar, z różnymi produktami, z paletkami, z pędzlami, z błyszczykami. Naprawdę tych kosmetyków tutaj w tym kalendarzu jest sporo z tego, co widzę. Także co należy zrobić? Wystarczy skomentować ten film, pisząc, że biorę udział w rozdaniu i pisząc swoją nazwę z Instagrama. Na Instagramie musicie dać mi follow, mój profil to Klateks, i wrzucić na swoją Insta-relację screen vlogmasu, że nagrywam vlogmas, pierwszego vlogmasu tego odcinka z dzisiaj, po prostu screen miniaturki na Waszą relację i tyle. We vlogmasie numer 2 wybiorę jedną osobę, której wyślę ten kalendarz. Hail the new year, lads and lasses, fa-la-la-la-la-la.